Nazywam się Grygier Tomasz. Jestem prezesem gospodarstwa rolnego w zachodniej części Polski. Produkujemy mleko. Mamy około 1000 krów mlecznych. Ostatnie lata były dla nas bardzo trudne z powodu występującej suszy, a przez to nie byliśmy w stanie wyżywić naszych krów. Podczas mojego życia pogoda się zaczęła zmieniać. Średnia roczna temperatura zaczęła rosnąć, a ilość deszczy zaczęła dramatycznie spadać. Te, które pochodzą, są jedynie pochodzenia burzowego, co oznacza, że woda trafia do rzek i bezpośrednio trafia do morza. A poziom wód gruntowych co roku się obniża. Jeśli ta tendencja się utrzyma, będziemy w bardzo trudnej sytuacji. Dlatego postanowiliśmy wykorzystać nasze położenie. Znajdujemy się blisko zbiornika Wonieść, do którego trafiają wody z deszczy oraz wody naziemne. I dzięki mądrej polityce Wód Polskich, czyli zatrzymaniu tej wody tutaj, zgromadzeniu jej, jesteśmy w stanie nawadniać nasze pola. Ale jest to tylko możliwe dzięki firmie HydroR International, która zaproponowała nam nowoczesny system nawadniania naszych pól. To nie tylko polega na nalaniu wody, tylko chodzi o precyzyjne nawadnianie w odpowiednim momencie, wtedy kiedy rośliny najbardziej tego potrzebują. Mein Name ist Gunnar Isbrücker vom Nimbus Agraringenieurbüro und ich bin im Rahmen des GreenDrop-Projektes für die wissenschaftliche Begleitung zuständig. Wasser wird immer knapper. Einerseits haben wir es mit einem stark wachsenden Bedarf weltweit zu tun, andererseits schrumpfen die Vorräte immer weiter. Die Beregnungsanlage, die wir hinter uns sehen, ist in der Lage, in der Größenordnung 10-15% Wasser einzusparen, und zwar über eine teilflächenspezifische Applikation von Wasser und Nährstoffen. Wenn man Wasser und Nährstoffe teilflächenspezifisch applizieren will, braucht man natürlich eine Beregnungsempfehlung. Diese Empfehlung wird generiert durch ein Beregnungssteuerungsmodell, was im Wesentlichen Bodendaten, Daten zur Kultur, zum Wetter und zur Technik verarbeitet und darauf basierend eine teilflächenspezifische Beregnungsempfehlung generiert. Diese Empfehlung wird an die Maschinen übertragen und kann von dieser automatisch umgesetzt werden.